Dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie w tych muzycznym nastroju. Jak widzicie, jestem spocony, mokry, a to właśnie dlatego, że dzisiejsze zajęcia połączone z głośnymi dźwiękami, z tanecznymi rytmami będą dla nas tak samo ważne jak tekst literacki. Zwłaszcza dzisiaj, na tej tutaj lekcji. Skupimy się bowiem na niezwykłym tekście. Interesować nas będzie problematyka wiersza Zbigniewa Herberta Pan Cogito a pop. Zapraszam. Pan Cogito Zbigniewa Herberta to 5. tom poetycki składający się z 40 utworów napisanych w latach 1962-1973. Dzieło zostało wydane rok później, w 1974 w Warszawie. Przypomnijmy, że zanim udało się te teksty opublikować, autor miał bardzo poważne problemy z komunistyczną cenzurą. Słowo cogito z powodu utrwalonej w kulturze kartezjańskiej formuły cogito ergo sum, myślę, więc jestem, związane jest z europejskim dziedzictwem kulturowym. Stąd też bohatera noszącego imię Pan Cogito można postrzegać jako człowieka, w którym splatają się oznaki osoby żyjącej tu i teraz oraz zawsze i wszędzie. Tytuł może z kolei sugerować, że łączą się w nim dwie tradycje, dwie kultury. Z jednej strony słowo pan włącza tom Herberta paradygmat znanej polskiej konwencji tytułów i wiąże się z szeregiem takich dzieł jak Pan Podstoli, Pan Tadeusz, Pan Jowialski, Pan Wołodyjowski. Z drugiej zaś Cogito wiąże go z kulturą zachodnioeuropejską. Moi drodzy, musimy odpowiedzieć sobie, skąd się wzięło słowo pop w naszym języku. Otóż pochodzi ono od angielskiego popular, czyli popularny. W tym wypadku dotyczy to oczywiście muzyki popularnej, nowoczesnej. Posłuchajmy teraz wiersza Zbigniewa Herberta w interpretacji Jerzego Szukalskiego. W czasie koncertu pop Pan Cogito rozmyśla nad estetyką hałasu. Sama idea, owszem, pociągająca. Być Bogiem, to znaczy ciskać gromy, albo mniej teologicznie, połknąć język żywiołów, zastąpić Homera trzęsieniem ziemi, Horacego kamienną lawiną, wydobyć z trzewi to, co jest w trzewiach, przerażenie i głód. Obnażyć drogi pokarmu, obnażyć drogi oddechu, obnażyć drogi pożądania, grać na czerwonym gardle oszalałe pieśni miłosne. Kłopot polega na tym, że krzyk wyrywa się w formie, jest uboższy od głosu, który wznosi się i opada. Krzyk dotyka ciszy, ale przez ochrypnięcie, a nie przez wolę opisania ciszy. Jest jaskrawie ciemny z niemocy artykulacji. Odrzucił łaskę humoru, albowiem nie zna półtonów, jest jak ostrze wbite w tajemnicę, lecz nie oplata się wokół tajemnicy, nie poznaje jej kształtów, wyraża prawdę uczuć z rezerwatów przyrody, szuka utraconego raju w nowych dżunglach porządku, modli się o śmierć gwałtowną i ta zostanie mu przyznana.
Nie będziemy interpretować tego wiersza tak jak na lekcji języka polskiego. Jest to utrudnione z przyczyn technicznych. Nie dojdziemy wspólnie do uniwersalnych ustaleń. Będę zadawał tylko pytania, a odpowiedziami będą fragmenty wiersza Herberta. Proszę tylko, abyście podążali za mną tym tropem. Pierwsze pytanie. Jaka idea pociąga człowieka podczas słuchania muzyki? Jakie możliwości w świetle tego utworu daje posiadanie boskiej władzy? W wierszu jest stwierdzenie, iż połykanie żywiołów jest mniej teologiczne. Wyjaśnijmy, co oznacza tu przymiotnik teologiczny. Pochodzi od słowa teologia, a to nauka o istnieniu Boga. Spójrzmy na dalszą część tekstu. Być Bogiem to znaczy zastąpić Homera trzęsieniem ziemi. Przypomnijmy dwa wielkie dzieła Homera, Iliadę i Odyseję. Są do dziś znane na świecie. A co powinno zastąpić twórczość Homera? Trzęsienie ziemi, czyli coś strasznego, coś, co przynosi zniszczenie, grozę. Czas na kluczowe pytanie. To najważniejsze. Mianowicie, nad czym właściwie zastanawia się pan Cogito podczas koncertu muzyki pop? Odpowiedź znajdziemy już na początku wiersza. W czasie koncertu pop pan Cogito rozmyśla nad estetyką hałasu. Czym jest hałas, każdy wie. Ale co oznacza termin estetyka? Estetyka to nauka o pięknie. To poczucie piękna. Musimy sobie odpowiedzieć, czy hałas według pana Cogito należy umieścić po stronie Homera czy trzęsienia ziemi. Czy hałas jest czymś boskim czy diabelskim? Czas na pytanie, które musi tu paść, choć nie wszystkim może się spodobać. Czy głośne słuchanie muzyki jest wskazane? Czy jest czymś dobrym? Posłuchajmy wypowiedzi lekarza laryngologa. Mam przyjemność rozmawiać z panem profesorem, doktorem habilitowanym, doktorem honoris causa, panem Andrzejem Obrębowskim. Laryngologiem. Panie profesorze, hałas towarzyszy nam cały czas. Rzadko kiedy możemy znaleźć się w takiej wspaniałej, absolutnej ciszy. A jeśli chodzi o młodzież, to jakby sobie ten hałas serwuje na co dzień, słuchając bardzo głośno muzyki. Już nie wspominam o klubach muzycznych, dyskotekach, gdzie no naprawdę tych decybeli jest tam tyle, że trudno wytrzymać, przebywając tam dłużej niż kwadrans, a oni tam siedzą godzinami. Jak bardzo niszczy hałas słuch nasze zdrowie? Tak, no muszę powiedzieć tak, że energia akustyczna działa na nasz cały organizm. My percepujemy ją przede wszystkim układem słuchowym, ale ona oddziaływuje na ośrodkowy układ nerwowy. Nie tylko tym kanałem słuchowym. Ale rzeczywiście, przebywanie dłuższy czas w natężeniach, które mają znaczenie przewlekłego, które dają właściwie i są przewlekłym urazem akustycznym, jest szkodliwe. Jest szkodliwe dla układu słuchowego. Dla jakiego powodu? Z tego powodu, że prowadzą do wcześniejszych zmian
destrukcji organicznych, przede wszystkim w części czuciowo-nerwowej. Nie w bębenku, nie w kosteczkach słuchowych, nie w tym aparacie przewodzącym ucha, tylko w tej ważnej części odbiorczo-nerwowej, w której informacje akustyczne, które do nas docierają, zostają zakodowane w impulsy nerwowe i potem dalej w ośrodkowej części układu słuchowego przetwarzane są w materiał informacyjny, który nam dostarczają. Także reasumując, przewlekły uraz akustyczny oczywiście w konsekwencji osłabia ostrość naszego słuchu na skutek stopniowo rozwijających się zmian zwyrodnieniowych w części czuciowo-nerwowej tego układu. Dziękuję bardzo. Usłyszeliśmy cenne dla nas uwagi. Trafnym podsumowaniem tej wypowiedzi mogą być słowa z wiersza. Co robi na końcu pan Kogito? Szuka utraconego raju w nowych dżunglach porządku. Modli się o śmierć gwałtowną i ta mu zostanie przyznana. Na końcu chciałbym wam pokazać nieco inną interpretację tego wiersza. To fragment przedstawienia zatytułowanego Czyściec w wykonaniu młodzieży z kaliskich szkół średnich oraz aktorów ze Stowarzyszenia Teatralnego Mundi. Według mnie mamy tu pana Kogito pokazanego w niezbyt dobrym świetle, pozytywnym świetle. Ale to już musicie ocenić sami. Ja dziękuję wam i zapraszam do obejrzenia fragmentu przedstawienia opartego na lirykach Zbigniewa Herberta. Próbę opisania ciszy.